дух и правда служить Богу. И невозможно уж менти ще бендонч не волника шатан. Амен. И за некоторые мы дал с чонгу вебаш пана, запраша томе, когда каловичу на шоротку, можеш кренчить, можеш през Духа Святого, робить, что хце, можеш през Духа Святого, мы же таки Крутка, але конкретне слово. Ніх Бог мов до нас через Його слово. Господь нам би не хотів. Слухаємо, амен. Дорогі мої умілувані, я вас вітам дуже, дуже сердечно. Szczególnie witam tych tutaj zebranych braci, siostry, którzy podjęli decyzję pójścia za Panem, podjęli decyzję dzisiejszego chrztu. Słuchajcie, ja mam taką łaskę od Pana, że zawsze kiedy jestem zaproszony na uroczystość chrztu, to zawsze każdy z nas modli się o pogodę, po prostu o to, żeby była pogoda. I naprawdę my mamy Bogu za co dziękować. I tak jak dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń, dziękuję Panu za pogodę. Możemy też uwielbić naszego Pana za pogodę. Alleluja. Jest napisane, wiecie o tym, to w Słowie Boże nam mówi, że na każdym miejscu do góry i uwielbiać naszego Boga. I słuchajcie, nie to my jesteśmy Kościołem Boga Żywego. Kościołem, ludem Bożym. Jesteśmy Jego członkami. On jest naszą głową. I w ten sposób Bóg chce, abyśmy w każdym miejscu Boga uwielbiali. Bóg nie ogranicza się tylko do świątyń gdzieś zamkniętych w czterech sali o czterech rogach. Nie zamyka się gdzieś w kościołach ludzką ręką zbudowanych. Bóg nie mieszka w świątyniu ludzką ręką zbudowanych. Bóg chce mieszkać. Bóg zamieszkuje w naszych sercach. Halleluja! W naszych sercach Bóg zamieszkuje. Bóg przychodzi w swoim Duchu Świętym. Bóg chce nas wypełniać. Bóg nas wypełnia. Bóg dzisiaj dał nam wspaniały dzień. Bóg nas wypełnił. Bóg przyprowadził nas tutaj. Z łaski Bożej dostaliśmy ochrony, żeby przyjechać tutaj, żeby brać uroczystość po prostu tą i oddawać Bogu chwałę za to, że ci ludzie po prostu, ci nasi bracia i siostry podejmują po prostu odważnie w swoich krokach decyzję pójścia za Panem i przymierza z Bogiem poprzez chrzest wiary. Słuchajcie, jest napisane, to są bardzo znane fragmenty. To Ewangelia świętego Mateusza mówi, 3 rozdział, od 13 wersetu do 17. Nie chcę przedłużać, bo to dzisiaj nie jest taki czas, żeby przedłużać. Chcemy oddać czas po prostu i dla nich, dla wyznania tego, dla uczynienia tego, z czym po prostu przyjechali tu z decyzją po prostu powierzenia z siebie samego, oddania się, powierzenia się Panu. Słuchajcie, ale Ewangelia według świętego Mateusza, 3 rozdział, 13 wersetu mówi w ten sposób. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie, a Jezus odpowiadając rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, a oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Pan Jezus, tutaj Słowo Boże nam mówi wyraźnie, pokazuje nam wyraźnie, że Pan Jezus w wieku świadomym, w wieku, kiedy już wyrósł, kiedy już był pełnoletni, postanowił przyjąć chrzest, bo tak to mówiła sprawiedliwość Boża, po prostu Bóg chciał, żeby to było wykonane, żeby to nie był tylko, nie ograniczało się ten chrzest, nie ograniczał się tylko do jakiegoś obrządku, ale ten chrzest pokazuje nam coś. I tak jak Pan Jezus przyszedł w wieku świadomym, tak samo my i tak samo ci oto nasi bracia i siostry w wieku świadomym postanowili oddać Bogu życie i ochrzcić się, dać się ochrzcić, po prostu postanowili dać się ochrzcić, czyli co to znaczy? No tu dla wszystkich mówię, nawet do Państwa tutaj z namiotów. Słuchajcie, bo czym jest chrzest? To jest bardzo proste. Chrzest coś obrazuje, chrzest nam coś pokazuje. Antero też mówił przed tym, ja tylko to powtórzę, bo jest to prawda. Słuchajcie, chrzest mówi o tym, że zanurzamy się i wynurzamy się. A zanurzenie jest zanurzeniem w śmierci Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że to zanurzenie symbolizuje śmierć. Śmierć dla grzechu, śmierć dla słabości, śmierć dla obciążenia. Po prostu symbolizuje śmierć.
Tak jak Pan Jezus umarł na krzyżu, On oddał swoje życie. Całkowicie te osoby, które postanawiają pójść za Panem, postanowiły pójść za Panem, symbolicznie oddają się Bogu i poprzez ten chrzest symbolicznie przyjmują po prostu śmierć Jezusa Chrystusa, że to stare życie zostało całkowicie skończone, że to już nie ma miejsca. I słuchajcie, powstanie z tej wody symbolizuje powstanie do życia wiecznego. Jest to zmartwychwstanie, jest to po prostu nowe życie, a więc chrzest obrazuje śmierć dla starego, śmierć dla naszego ja, własnego ego, a powstanie do życia z Jezusem Chrystusem. Aleluja, powstanie do życia, powstanie do życia, do nowego życia z Panem Jezusem Chrystusem, do kroczenia tylko z Bogiem, oddanie się całkowite, to jest zanurzenie całkowite, to nie jest tylko pokropienie wodą. Nie, chrzest nie jest tylko pokropieniem wodą, chrzest jest zanurzeniem się całkowitym w tej wodzie, po prostu co symbolizuje całkowitą śmierć dla Pana Jezusa. Po prostu oddanie Bogu grzechów, tych słabości na krzyż, a zmartwychwstanie do życia wiecznego. Zmartwychwstanie po prostu w tym nowym życiu. I słuchajcie, tu jest napisane w ten sposób, że gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, a otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Słuchajcie, to jest cudowne. Słuchajcie, ja chcę wam powiedzieć, że to jest wielka radość. Po prostu kiedy wy oddacie po prostu się Bogu w ten sposób, poprzez ten chrzest, słuchajcie, będziecie też tego doświadczać. To jest Bogu miłe. Osoby, które zostają ochrzczone, ja wierzę w to i jest to napisane. Niebo wtedy się otwiera, otwierają się drzwi nieba i Boże błogosławieństwo zaczyna spływać. Duch Święty stępuje i Boże błogosławieństwo zaczyna. A więc wy, którzy po prostu będziecie w tej chwili po prostu za chwilę przyjmować chrzest, wiedzcie o tym, że Boże niebiosa, że niebo zostało otwarte dla was, że niebo zostało otwarte do tego, abyście byli błogosławieni. Wszystkie te osoby, które przyjęły chrzest. Słuchajcie, nie musimy się modlić, po prostu martwić i modlić, Boże, a tutaj się to nie dzieje. Po prostu my musimy wiedzieć o tym, że niebiosa zostały otwarte i że Duch Święty już spoczął, że zostaliśmy Nim zapieczętowani, że Bóg przyszedł do nas w swojej mocy, że niebo zostało otwarte na znak błogosławieństwa. I tutaj jest też napisane, że wyobraźcie sobie, że już jeszcze raz to znajdę, bo się kartki skleiły przez to, ale chcę przeczytać ten fragment ostatniego wiersza z tego, co czytaliśmy. Ostatni werset 17 mówi w ten sposób: a oto rozległ się głos z nieba: Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Poprzez chrzest, bo doznajemy tego usynowienia, jesteśmy synami Boga żywego. Alleluja. Bóg nazywa nas swoimi dziećmi. Alleluja. Od tej chwili po prostu te przymierze staje się pełne, skompletowane. Zanurzamy się w śmierć, zmartwychwstajemy do nowego życia. Bóg otwierają się niebiosa. Duch Święty stępuje na nas. Boże błogosławieństwo się zlewa. Alleluja. I Bóg nazywa nas swoimi synami. Bóg nazywa dzieci moje kochane. Podchodzimy w ten sposób do Ojca, do naszego tatusia i możemy się do Niego przytulić i wziąć od Niego błogosławieństwo. Czy może być coś piękniejszego? Nie ma niczego piękniejszego. Po prostu nasz Bóg jest cudowny i za to Bogu oddajmy chwałę i przystąpmy do tego. W imieniu Jezusa. Alleluja. Amen. Chwała Ci, Panie Jezusie, wywyższamy się. Uwielbiamy Boga dalej. 41, Bóg kocha mnie. 41. Hey.